Ewa Dmowska, Policjant Piotr i uwięziona cisza, czyta Daniel Frontczak. Policjant Piotr obudził się ze strasznym bólem głowy. Mimo to wyskoczył z łóżka i wykrzyknął: Dzisiaj będzie dobry dzień! Ale jakże się zdziwił, kiedy swojego głosu nie usłyszał. Było tak strasznie głośno, że nie usłyszał swoich własnych słów. Samochody trąbiły niewyobrażalnie głośno. Dzieci krzyczały jak nigdy dotąd, a psy szczekały jakby stado wściekłych złoczyńców próbowało zaatakować miasto. Co się stało? Czyżby w nocy ktoś wykradł mi okna, że jest tak głośno? Odsłonił gwałtownym ruchem firanki, ale okna były na swoim miejscu, i to zamknięte. Popukał w szybę. Czy na pewno nie jest stłuczona, ale ona również była cała. Dlaczego więc jest tak głośno? Wyjrzał na ulicę i zdziwił się jeszcze bardziej. Jedna samotna pani szła szybko chodnikiem, a po ulicy jechało tylko kilka samochodów. Nie było takiego ruchu, który powodowałby tak niewyobrażalny hałas. Drżącą ręką otworzył szufladę. I wyciągnął swoje pomarańczowe stopery. Włożył je do uszu, ale wcale nie zrobiło się ciszej. Założył więc grubą góralską czapkę i poszedł do kuchni, żeby zrobić sobie kawę. Kiedy nasypywał kawę, to ziarenka głośno stukały o siebie: stuku, puku, stuku, puku, stuku, puku. Włączony ekspres. Zawarczał pięć razy głośniej niż zazwyczaj, a kiedy wlewał mleko do filiżanki, to ostatnia kropla chlupnęła tak głośno, że Piotr skulił się, bo wystraszył się, że gdzieś wybuchł wulkan. Chyba coś mi się stało z uszami, zdziwił się. Słyszę wszystko sto razy głośniej. Co te uszy takie nadwrażliwe? Pomacał je dokładnie, czy nie są nadszarpnięte? Pociągnął delikatnie do góry, w bok, w dół. Podłubał w nich małym palcem, ale wszystko było na swoim miejscu. Przejrzał się w lustrze, ale również nie zobaczył nic nadzwyczajnego. Miał normalne uszy, takie same jak wczoraj. Czyli to nie jest problem z moimi uszami zdecydował. Coś niedobrego dzieje się w mieście wypił szybko kawę, która mu absolutnie nie smakowała w tym hałasie. Wyszedł z domu, odpalił motor, który zagrzmiał tak, jakby burza szalała mu za plecami i zagryzając zęby, żeby nie krzyczeć ze stresu, dojechał do komendy. Wpadł do środka, a tam chaos nie do opisania. Drukarka buczała jak agregat, zdenerwowani policjanci biegali w kółko, jedni czerwoni, inni bladzi. Komendantowi trzęsły się ręce i wszystkie włosy stały mu na głowie. Nie wiemy, co się dzieje, krzyczał. Nie wiemy, co się dzieje. W mieście jest tak potworny hałas, jakby rozszalałe tornado wprowadziło się do nas, albo jakby w centrum zamieszkał wodospad. Nie sposób nad tym zapanować! No, jest głośno, odkrzyknął Piotr. Kiedy parzyłem kawę, myślałem, że wulkan wybuchł. O mało mi uszy nie odpadły. I te krzyki złapał się za głowę. W życiu nie słyszałem takich wrzasków. Na koncercie rokowym jest ciszej niż w naszej komendzie. I jak to możliwe, żeby psy tak głośno ujadały? Ktoś ukradł ciszę. To niemożliwe, odpowiedział komendant. Ciszy nie można ukraść. Ciszę można zepsuć, ale nie ukraść. Zepsuta cisza wciąż jest ciszą, a ja nie słyszę nawet zepsutej ciszy, odpowiedział policjant Piotr. Albo ktoś, Ukradł ciszę, albo zaatakował nas bezwzględny hałas. Ale ja rozwiążę tę zagadkę. Natychmiast idę w miasto i poobserwuję sobie wszystko bardzo, bardzo dokładnie. Nasi dzielni policjanci również idą do centrum. Będą rozdawać pakiety przetrwania, powiedział komenda. A mianowicie, stuknął obcasami, budowlane nauszniki ochronne. Niestety, nie wystarczy ich dla wszystkich. Świetny pomysł. Musimy to przetrwać, dopóki nie rozwiążemy tej głośnej zagadki, a nauszniki dokupimy. Policjant Piotr ruszył na obchód miasta. Przeszedł się hałaśliwymi, ruchliwymi uliczkami. Mijał place zabaw drżące od wrzawy i zajrzał też do parku. W parku było dziwnie i smutno. Brakowało szumu drzew i świergotu ptaków. Słychać było tylko krzyki dzieci, dudniące brzęczenie much i komarów, a także warkot kosiarki do trawy, której nigdzie nie mógł dostrzec. Policjant Piotr ujrzał trójkę dzieci siedzących na ławce. Chłopiec i dziewczynki ze smakiem jedli pączki, Policjant jeszcze raz dokładnie im się przyjrzał. Jak to możliwe? Zastanowił się. Skoro dzieci jedzą pączki, to przecież nie mogą rozmawiać, śmiać się i krzyczeć jednocześnie. Tak się nie da. Dlaczego więc jest tak strasznie głośno? Podrapał się z zakłopotaniem po brodzie. Nie widzę motorów, ale je słyszę. Nie widzę wozu strażackiego, ale doskonale słyszę dźwięk syreny. Co się dzieje w tym mieście? Dlaczego rozmowy ludzi, którzy są wokół mnie, słyszę tysiąc razy głośniej niż zazwyczaj? I dlaczego dzieci, które nic nie mówią, są tak okropnie głośne? Co się stało z ciszą? Pomyślał odrobinę wystraszony Piotr. Nie ma ciszy. Zniknęła. Ciszo, ciszo, gdzie jesteś? zawołał ale zrobiło się jeszcze głośniej, bo jego pytanie odbiło się echem i z piętnastu różnych stron usłyszał – Iszo, Iszo, zie, jesteś? – I skąd w parku echo? – zastanawiał się policjant. – Arku, echo, arku, echo. Wracam do domu. Zdecydował Piotr. Mam wrażenie, że ten hałas zaraz mnie zje, pożre mnie jak potwór, który czai się za mną i rośnie, rośnie i rośnie. Kiedy dotarł do mieszkania, założył na góralską czapkę różowe włochate nauszniki. Zrobił sobie kubek gorącego kakao, schował się pod kocem i wziął kilka głębokich oddechów. Był bardzo zdenerwowany tym ogromnym hałasem. Drżały mu ręce, stopy, wargi, nawet włosy, jakby hulał w nich wiatr. Znajdę ciszę, pomyślał. Ona jest tak bardzo potrzebna do normalnego życia. Rozgrzany ciepłym napojem usnął pomimo wrzawy. Przespał całą noc, chociaż nie był to łatwy sen, chwycił kawałek kanapki i wybiegł z domu. Poszedł do pracy, a po godzinie wyszedł z pięcioma olbrzymimi workami. Wsiadł do radiowozu i pojechał na lotnisko. Kiedy dotarł na miejsce, zataszczył ciężkie wory do hangaru, wsiadł do samolotu, bo był również pilotem, i wzbił się w powietrze. Piotr skierował się w stronę miasta i zaczął zrzucać kolorowe karteczki z niezwykle ważnym komunikatem. W środę o godzinie 15 zarządzam godzinę ciszy. Wszystkie grające zabawki dla dzieci, telewizory, telefony i radia mają być wyłączone. Wszystkie samochody, autobusy, motory i maszyny budowlane mają być zaparkowane. Proszę o nierozmawianie, nieśpiewanie i niehałasowanie. Będzie trwało poszukiwanie zaginionej ciszy. Kiedy trzy razy obleciał całe miasto i zdobył pewność, że do każdego mieszkańca trafiła kolorowa karteczka z bardzo ważną informacją, wylądował i wrócił do komendy. Następnego dnia, kiedy na wszystkich zegarkach w mieście pokazały się cyferki 1500, wszyscy milczeli. Samochody stały w miejscu. Dzieci nie biegały ani nie krzyczały. Telewizory i telefony były wyłączone. Każdy siedział z paluszkiem na ustach. Teoretycznie zapadła cisza, ale wciąż było głośno. W powietrzu aż wibrowało od dźwięków, co policjantowi dało ogromną wskazówkę. Jeżeli pomimo tego, że nikt nie rozmawiał, nadal było głośno, to znaczy, że nie było cicho. Więc z jakichś powodów. Cisza nie mogła nadejść, bo hałas jej przeszkadzał. Muszę znaleźć źródło hałasu. Minęło kilka dni. Ludzie schudli z przemęczenia, nie mieli sił, byli bladzi, podirytowani i bardzo niewyspani. Wszyscy przecierali zaczerwienione oczy i każdy marzył o spokoju. Niektóre mamy płakały ze zmęczenia, a dzieci bawiły się w cisze, siadały w kącikach i milczały. Ale zabawa też nic nie dawała, bo ciszy jak nie było, tak nie było. Nikomu nie chciało się rozmawiać, bo ile można się przekrzykiwać, a babcie nie czytały wnukom bajek, bo w całym tym gwarze nie słychać było ich zmęczonych głosów. Policjant Piotr nie ustawał w wysiłkach i każdego dnia dzielnie szukał przyczyny tego niekończącego się hałasu. Któregoś pochmurnego dnia, kiedy przechodził w parku obok jakiegoś dziwnego głazu, nagle poczuł, że klucze dosłownie uciekają z jego kieszeni, lecą do tego ciemnego kamienia i przyklejają się do niego. Podszedł bliżej, by oderwać swoje klucze, a guziki z jego kurtki wyskoczyły i również przyczepiły się do kamienia. Policjant Piotr z trudem oderwał klucze i szepnął do siebie: A, już rozumiem! Kamień jest namagnesowany. Chyba wiem, co tu się stało. Próbował przepchnąć kamień w inne miejsce, ale nie dał rady, bo głaz był wbity w ziemię. To jednak go nie zasmuciło, ponieważ w głowie zaświtał mu wspaniały plan. Uradowany pobiegł na komendę, a po godzinie wyszedł z pięcioma pękatymi workami, pojechał na lotnisko, wsiadł w samolot i po chwili wypuścił kolejny komunikat na kolorowych karteczkach. W środę o godzinie 15:00 zarządzam godzinę hałasu. Proszę o uruchomienie wszystkich grających zabawek, telewizorów. Telefonów, odkurzaczy i agregatów. Proszę też o włączenie syreny przeciwmgielnej i alarmu lotniczego. Apeluję, by wszyscy na godzinę wzmożonego hałasu założyli stopery i nauszniki oraz krzyczeli ze wszystkich sił. Zestawy przetrwania będą ponownie wydawane dziś wieczorem przez wszystkie służby porządkowe. Będziemy przywoływać ciszę. Następnego dnia, kiedy nadeszła godzina piętnasta, wszyscy, pomimo że byli zmęczeni hałasem, zmobilizowali się do walki i zastosowali do dziwnych poleceń policjanta Piotra. Wszyscy wyszli przed domy i krzyczeli Ciszo, wróć! Ciszo, wróć! Ciszo, wróć! Hałas powstał tak wielki, że popękały szyby w oknach i wystawach sklepowych. Chwiały się ogrodzenia, drzewa dygotały, a śmieci wyfruwały ze śmietników. Nagle, ogromny czarny pocisk wyleciał z parku i z ogłuszającym gwizdem poszybował w powietrze, coraz wyżej i wyżej do nieba. Zapadła cisza. Ogłuchłem? pomyślał Piotr Nie. Słyszę przecież ptaki i szum drzew. Słyszę ciszę. Zdumieni ludzie rozglądali się wokół, a potem, kiedy uwierzyli w to, co słyszą, zaczęli bić brawo i cieszyć się. Cisza wróciła. Cisza wróciła. Wszyscy śmiali się i tańczyli, ale pomimo tego, że było głośno, ta radość nie była już takim męczącym hałasem. Panie policjancie! Tubalny głos komendanta przerwał sielankę. Jak pan odnalazł ciszę? Zwyczajnie, wzruszył ramionami policjant Piotr. Ona cały czas tu była. Tylko hałas był tak duży, że nie mogła się wydostać z za niemilknącego echa. A skąd tu takie echo? Nigdy przecież nie było z tym problemu. Było echo i była cisza, był gwar, a potem spokój. Skąd wzięły się te zaburzenia? Nie wiedzieliśmy o tym, ale ponad tydzień temu spadł meteoryt, wyjaśnił Piotr. O tu, w Ziemi jest wgłębienie. Meteoryt przyciągał do siebie wszystkie dźwięki, przez co echo wielokrotniało, i dźwięki wciąż się zapętlały. Brzmiały i brzmiały, pomimo tego, że nikt nie mówił. Podczas zarządzonej godziny ciszy, Wciąż było głośno, prawda? I to mi dało do myślenia. A potem ujrzałem ten głaz, który był namagnesowany, bo moje klucze się do niego przykleiły i już wiedziałem, że mamy do czynienia z meteorytem i że musimy go stąd wypchnąć, aby uwolnić ciszę. Dlatego zarządziłem godzinę hałasu, bo nikt z nas nie miał przecież tyle siły, by go wyrwać z ziemi. I to był dobry plan, bo zwielokrotniona moc wszystkich dźwięków dosłownie wyrwała meteoryt z piasku. I teraz meteoryt jest z powrotem w kosmosie, a tu na Ziemi mamy znowu ciszę, uśmiechnął się skromnie. O! Zdziwił się komendant. Czyli nikt nie skradł ciszy, tylko trzeba było ją uwolnić. Tak. A teraz, kiedy cisza jest wśród nas. Pójdę na wspaniały, długi spacer. A stopery, góralską czapkę i różowe nauszniki mogę wyrzucić do kosza. A ja pójdę się położyć, odpowiedział rozmarzonym głosem komendant i włączę sobie dobrą muzykę. I tak po uwolnieniu ciszy każdy wrócił do swoich zajęć. Wieczorem rodzice mogli przeczytać swoim dzieciom bajki. A dzieci usnęły, przytulone do swoich mam, zasłuchane w spokojne bicie ich serc. Każdy zrozumiał, jak ważna jest cisza, a policjant Piotr mógł wreszcie w spokoju wypić swoją poranną kawę i to nie jedną. Po więcej bajek o policjancie Piotrze, wejdź na ewadmowska.pl